generalnie to leje. No i jedziemy na wyżywienie. Mam nadzieję, że tam tylko odreagujemy tą dzisiejszą taką manianę. Najgorsze jest to, że planowaliśmy pójść spacerkiem, ale po prostu w ostatniej chwili tak się rozpadało. Nawet nie rozpadał, po prostu jest ulewa, nie wiem, zerwanie chmury czy coś. I to tak dziwnie, bo cały dzień jeszcze nie była spoko pogoda. Trzeba zaznaczyć, że w zasadzie jest już wieczór. Przed 20. W zasadzie cały dzień nam zszedł w domu na... Nie powiem, że nic nie robię. No. Każdy coś swego robił, ale nie były to rzeczy warte nagrywania. Ja na przykład siedziałem generalnie 5-6 godzin przed komputerem, żeby zmontować ponadgodzinny film na wspólny Cytarina. Udało mi się to zrobić, teraz go puściłem do renderowania. Tak po prostu idealnie na czas mi się udało przed wyjściem do, na uwielbienie. Słuchajcie, jesteśmy pod kościołem. Leje niemożebnie. Miosz musi wziąć keyboard, ale musi zostawić nam wózek. Więc generalnie to... to bierze prysznic. Generalnie to bardziej nastawiam się na to, że przeparkuję i poczekamy w aucie te 15-20 minut. I... Ale bo tu jest parasol teraz. Przychodzisz, Panie, ze śladami męki. Przychodzisz, Panie. Przychodzisz, Panie. A powiesz, co się robi na uwielbieniu? Tańczy się. I co jeszcze? Hopsa się. Hopsa się. I co jeszcze? Nie wiem. Flaguje? Tak. Lubisz flagować, co? Lubię. I chcesz mieć swoje własne flagi? Tak, małe. I jakiego koloru? Pinkowe. Cześć! Jest Anita. Dobra, idziemy. Ciemna noc. Ale my się nie przejmujemy, bo... Tak jest, bo idziemy na koncert w ramach Światowych Dni Młodzieży, a właściwie Festiwalu Młodzieży. Tak, mamy takie szczęście, że niedaleko od nas jest ten festiwal. Niedaleko słychać go z okien. No, niedaleko słychać go z okien, na szczęście nie mamy go pod oknami, bo w tym miejscu, gdzie my mieszkamy, często pod oknami coś dzieje. To prawda. Dobra, więc po pierwsze, super sprawa, bo w zasadzie pada deszcz, ale tym ludziom to nie przeszkadza i w zasadzie są na tym koncercie i wow. Druga rzecz, muzyka, jest to normalna muzyka i ludzie, którzy tu przyjechali, też są normalni. Trzeba pamiętać, że na Światowe Młodzieży, Dni Młodzieży przyjeżdża normalna młodzież, czyli siedzą i palą i są na festiwalach i szukają normalnej muzyki. Myślę, że to generalnie jest fajne takie zakończenie dnia. Co jeszcze chcesz dodać, Kruszku? O, teraz masz szansę być dobrze wykadrowany. O Jezus Mary. No nic,
bardzo miło spędziłem dzień. Trochę transmisji, trochę teraz festiwalu. No i trzeba iść spać, bo rano też nie wstajemy. Jaki plan na jutro? Plan na jutro jest taki, że jedziemy przywitać papieża. Juhu! Miłosz będzie muzycznie witał papieża, a ja będę próbował jakieś coś fajnego nagrać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy mi się uda cokolwiek znaleźć jakąś miejscówkę dobrą. No i tyle mniej więcej na jutro. Jutro nic się więcej ciekawego nie dzieje. Czy to już koniec vloga na dzisiaj? Tego nie wie nikt, nawet ja.